Drodzy Państwo, witam Państwa ponownie. Tym razem będę mówił chwilę o jednym z najpiękniejszych operowych dzieł. Tym dziełem jest bez wątpienia Traviata Giuseppe Verdiego. Chociaż gdyby brać pod uwagę jej prapremierową klęskę, powinno się o niej dawno zapomnieć. Na szczęście tak się nie stało. Prapremierowa klęska jak gdyby pobudziła apetyt i sprawiła, że Traviata zaczęła z dnia na dzień zdobywać coraz większe uznanie. Dzisiaj Traviata należy do najpopularniejszych oper na świecie. Kochają ją melomani za wspaniałą muzykę, piękne arie, fantastyczne realizacje, które są powtarzane dosłownie na całym świecie. Spokojnie można powiedzieć, nie ma dnia, by gdzieś w świecie, w świetle scenicznych ramp, nie ożywał na nowo dramat wielkiej miłości Violetty Valery i Alfreda Germonta. Panie wybierające się na tą operę z zasady zaopatrują się w chusteczki, by po zakończeniu dzieła otrzeć łzy współczucia dla pięknych przeżyć głównych bohaterów. Namawiam Państwa wyjątkowo serdecznie na ten wieczór. Bądźcie Państwo z nami, by poznać wspaniałe dzieła właśnie tych dwojga bohaterów. Prezentujemy przedstawienie niedawnej inscenizacji zrealizowanej w Wielkiej Operze Paryskiej. Zapraszam serdecznie.